Zapraszamy do wysłuchania książki AC Gagen zatytułowanej Berło Ziemi, przełożyła Emilia Skowrońska, czyta Marta Wągrodzka. Dla mojego brata Michaela, który urodził się z sercem zbyt dużym, jak na jego ciało. Pod względem technicznym, może i wszystko się wyrównało, ale Twoje olbrzymie serce jest moją ulubioną częścią Ciebie. Kocham Cię Ćwierć Mili naraz. Trucizna. W moim namiocie był skorpion. Gapiłam się na niego. Księżyc świecił jasno, ale do wnętrza namiotu wpadało niewiele światła. Skorpion szedł ostrożnie po piasku, z ogonem podniesionym, ale niegotowym do ataku. Powoli zmierzał w stronę miejsca, w którym leżałam w śpiworze. Nabrałam głęboko powietrza i podniosłam rękę. Na potęgę pustyni rozkazuję ci się zatrzymać, powiedziałam. W odpowiedzi podniósł ogon i przybrał taką pozycję, żeby móc wbić we mnie kolec z trucizną. Zaśmiałam się, pochyliłam do przodu i podniosłam go. Spiął się i przez chwilę szykował do ataku, ale skorpiony i smoki nie powinny się siebie bać. Gdy przypomniał sobie o tym, zaczął się niepewnie przechadzać po mojej skórze. Przekręciłam się, żeby nie spadł. Przyszedłeś życzyć mi powodzenia? spytałam, głaszcząc jego sztywny pancerz. Westchnęłam głęboko i wyznałam chyba mi się przyda. Jego ogon jeszcze bardziej się spłaszczył, lecz gdy przestałam go dotykać, znowu się podniósł. Kiedy klapa w wejściu do namiotu odsunęła się i do środka wpadło ostre światło księżyca, usiadłam i osłoniłam skorpiona dłońmi. Dobrze, powiedziała Kata. Nie śpisz już. A potem zobaczyła, co trzymam w dłoniach i gwałtownie się odsunęła. Szalio istnieją mniej śmiertelne sposoby na uniknięcie małżeństwa. Śmiejąc się, wypuściłam skorpiona i uniosłam tył namiotu, żeby mógł uciec. Gdy Kata weszła do środka, wyskoczyłam ze śpiwora. Zdjęła kaptur w tej samej chwili, gdy klapa namiotu się zamknęła. Wyglądało to tak, jakby jasne srebro jej włosów wyssało całe światło księżyca. Kato, krzyknęłam, obejmując ją, przybyłaś. Gdy mocno mnie przytuliła, straciłyśmy równowagę i, śmiejąc się, upadłyśmy na piasek nos w nos, jak dawniej. Oczywiście, że tak, powiedziała. Przyjechałam, gdy tylko się dowiedziałam. Przepraszam, że zajęło mi to tak długo. Uśmiechnęłam się do niej. Ważne, że jesteś. Mamy tyle do omówienia. Spojrzała na mnie ze łzami w oczach. Wychodzisz za mąż, powiedziała miękko. Jak się czujesz? Zbyt niska. To była pierwsza odpowiedź, jaka przyszła mi do głowy. Nie byłam niska i wiedziałam, że kata zaraz mi to wytknie. Westchnęłam. Myślę, że królowe powinny być wyższe. Dotknęłyśmy się nosami. Widziałam go, rzekła. Nie jest wiele wyższy od ciebie, o ile w ogóle jest wyższy. Nabrałam powietrza. Miałam w sobie tyle pytań o to, jak on wygląda, co robi, dlaczego mnie chce, co kata wie o nim. Ale to nie miało znaczenia. Za kilka godzin zostanę jego panną młodą i sama poznam odpowiedzi na te pytania. A jutro? Nie będę już miała przy sobie katy. Zrobimy to? Spytałam. Wyszczerzyła zęby. Dzisiaj? Powinnaś wstać przed świtem. Obie wiemy, że nie będę dzisiaj zbyt wiele spać. Poza tym, zerwanie z tradycją przynosi pecha. W odpowiedzi pociągnęła mnie za ręce i obie podniosłyśmy się z piachu. Wytknęłyśmy głowy z namiotu, żeby rozejrzeć się za moimi braćmi, wujkami albo kimkolwiek, kto mógłby nas powstrzymać. — Czy Ryan jest z tobą? — szepnąłam. — Tak — odparła, ciągnąc mnie do przodu. Nikogo nie zauważywszy, wybiegłyśmy z namiotu ręka w rękę. Nasze stopy ślizgały się po piachu. Niebo było bezchmurne, a księżyc wystarczająco jasny, by nas prowadzić, ale o wiele chłodniejszy niż jego brat, słońce. Gdy piach przeszedł w bardziej stałe podłoże, przyspieszyłyśmy. Nasz klan obozował tuż za miastem, gotowy na przyjście nowego dnia, w którym miałam jednocześnie powitać słońce, mojego męża i zupełnie nowe życie. Przybycie do Itry było jak zwykle dziwne i magiczne. Toczące się wydmy zniknęły, pozostawiając pustkę na horyzoncie, a pod piaskami pojawiła się twarda ziemia. Półka skalna odsłoniła wąską szczelinę, wystarczająco szeroką dla jednej osoby. Były to usta schodów prowadzących przez klif do miasta. Itra to miasto wykute w skalę. Dawno temu potężna rzeka wyżłobiła spadzistą ścieżkę, tak szeroką jak dziesięciu idących obok siebie mężczyzn. Z tego miejsca klany pustyni zaczęły ryć w skalnych ścianach, tworząc masywne siedziby zacienione i chłodne — wieczne i nieustępliwe. Rzeka nadal płynęła w wąskiej żyle, przecinając górską skałę aż do kaskadowego zbocza na końcu miasta. To dzięki niej mój nomadyczny lud miał stałe źródło wody. To było święte miejsce. Kata zawsze miała problemy ze znalezieniem go. Nie należała do klanu, o czym z reguły zapominałam, aż do chwil takich jak ta, gdy nie umiała znaleźć drogi do świętego miasta. Jej palce, blade i dziwne na mojej ciemnej skórze, złapały mnie mocniej, gdy prowadziłam ją do pęknięcia w ziemi, a potem pogrążyłyśmy się w ciemności, schodząc po wąskich stopniach. Na dole zwolniłyśmy. Gdzieś przed nami usłyszałam strażników, więc odciągnęłam katę na bok. Kolejna ścieżka prowadziła do wnętrza góry, zamiast w stronę miasta. Wysunęłam się na prowadzenie, pewna swych kroków, tak, jakbym od zawsze mieszkała w witrze. Następne schody, starsze, mniej równe, zakręcone wokół skały i prowadzące głęboko w dół. Powietrze zmieniło się tu z gorącego i suchego na wilgotne, przylegające do ścian i naszych palców. To właśnie tutaj kata poczuła się pewniej i zaczęła dotrzymywać mi kroku. Wiedziała już, gdzie się znajduje i dokąd zmierza. Nie musiałam jej za sobą ciągnąć. Po kilku kolejnych dzikich krokach i wybuchach śmiechu, który odbijał się echem od ścian, przejście otworzyło się na wielką jaskinię i masywne, podziemne jezioro, które było ukrytym skarbem gór. Gdy tylko je zobaczyłam, zatrzymałam się i kata na mnie wpadła. Zaczęłam rozglądać się dookoła i ledwo zwróciłam na nią uwagę. W powietrzu wokół nas wisiały setki tysięcy kropelek wody delikatnie rozproszona mgła, uchwyciła odbijający się od tafli blask odległego księżyca i przekazała go małym kroplom, aż wreszcie cała jaskinia wyglądała tak, jakby połknęła gwiazdy z nocnego nieba. Zaśmiałam się zachwycona, a Kata ruszyła do przodu. Kropelki opadały na jej skórę niczym delikatne pocałunki. Dotykałam ich opuszkami palców, patrzyłam, jak rozpadają się na coraz mniejsze i mniejsze cząstki. Nadal zawieszone, nadal czekające na katę. Jaskinia ją znała. W tym miejscu moc wody była silna, piękna i magiczna. Kiedy wpatrywałam się w ten cud, czułam, jak otaczają mnie duchy, chroniąc i napełniając mnie wiarą. Dzień jutrzejszy będzie idealny, a to małżeństwo, które zabierze mnie od rodziny, stanie się początkiem długiego, wiecznego pokoju. Moje poświęcenie ochroni mych ludzi. Kata zaczęła powoli zataczać koło. Uśmiechała się szczęśliwa, a woda pokrywała jej skórę. Na pustyni zawsze była spragniona, a jej blada, popękana i obolała skóra łaknęła wilgoci. Tu mogła wreszcie być całością. Tu była wszystkim, do czego została zrodzona. Jej moc i sposób, w jaki świat na nią odpowiadał, były najbardziej zdumiewającymi rzeczami, jakie kiedykolwiek widziałam. Nagle na wydany przez nią, acz nieuchwytny dla mnie rozkaz, kropelki wody upadły. Te, które mnie otaczały, ześlizgnęły się po mojej skórze niczym mała ulewa. Bez nich światło przygasło, więc podeszłam do pochodni na ścianie i zdjęłam ją, kalecząc się w rękę. Uderzyłam w krzemień. Kiedy wybuchł i ożył, zobaczyłam, jak kata zdejmuje pustynne szaty, rzuca je na bok i zanurza się w wodzie. Włożyłam pochodnię z powrotem do uchwytu, i podążyłam za katą. Wskoczyłam do wody z głośnym pluskiem, a odgłos ten zmieszał się z naszym śmiechem i odbił od ścian jaskini. Och, powiedziałam na widok rozprzestrzeniającej się w wodzie czerwieni. Stanęłam na płyciźnie. Co sobie zrobiłaś? spytała kata, zerkając na krew płynącą z niewielkiej rany na mojej dłoni. Chyba się zadrapałam, odparłam. Proszę. Powiedziała, lecz zanim zdołała wypowiedzieć to słowo do końca, dotknęła dłonią mojej dłoni. Widziałam, jak mała ranka się zamyka i zabliźnia, a potem w trakcie jednego oddechu, blizna zamienia się z różowej w białą. Jak ty to robisz? Szepnęłam. To woda, wyjaśniła, czuję wodę w twojej skórze, w twojej krwi. Mogę sprawić, by odpowiedziała na moje rozkazy. Znałam katę od tak dawna. A mimo to wciąż tak niewiele wiedziałam o jej umiejętnościach. Dziękuję, rzekłam, gdy cofnęła rękę. Pomachała do mnie. Uwielbiam to miejsce wyznała, po czym położyła się na plecach i popłynęła. Dogoniłam ją, położyłam się na plecach obok niej i spojrzałam na kolce z minerałów wiszące nad nami niczym mokre lśniące zębiska. Wiem, że tak, odparłam. A teraz opowiedz mi o swojej podróży. Znalazłaś świątynię Ziemi? Nazywa się Aede, powiedziała. I tak. Spojrzałam na nią i nagle poczułam ukłucie w sercu. Więc teraz wszystkie są otwarte i możesz odpocząć. Odwróciłam wzrok. Ale mnie już to nie będzie. Odpocząć? Kata wpatrywała się w sufit jaskini. Tak, wszystkie moce wróciły do świata, ale ja nie mogę odpocząć, Szalio. Nie widzisz, że coś się dzieje? Nie ma żadnej różnicy? Nic ci się nie stało, gdy otworzyłam ziemski żywioł? Postawiłam nogi na dnie jeziora, żeby na nią spojrzeć. A ty znów o tym samym. Nie chciała odpuścić. Możesz władać mocą żywiołów. Wiem, że tak jest. A ponieważ nic się nie zmieniło, gdy uwolniłam inne żywioły, to musi to być Ziemia. Fakt, że traktuje cię jak siostrę, nie oznacza, że nimi jesteśmy. Nabrała powietrza tak jak moja matka, gdy byliśmy niegrzeczni. Szalio, tu nie chodzi o powiązania rodzinne. Lata temu może i o to chodziło, ale kiedy wymordowano moich ludzi, żywioły znalazły miejsca wyjątkowej mocy i się ukryły. Dopóki ich znów nie uwolniłam, nikt nie mógł korzystać z ich mocy. Wiem to wszystko, powiedziałam. Wiem, że to dlatego odeszłaś, że chciałaś znaleźć te świątynie i z skorupki na spętanych żywiołach, niczym na jajkach — ale to nie znaczy, że jestem wyspiarką. Nie, odparła gwałtownie. Chodzi o to, że wszystko się zmieniło, kiedy moi ludzie zginęli. To znaczy, że teraz każdy może mieć te moce. Nie mam kontroli nad tym, kto je otrzymuje. Są w każdym zakątku świata, nie tylko na wyspach. I czuję je w tobie. Jestem pewna, że je masz. Tak samo jak jestem pewna, że oddychasz lub nie. Żywioły zostały obudzone. To była ostatnia Aedę, więc powinnaś już móc używać swojej mocy. Zmarszczyła czoło i spojrzała w wodę. No, o ile uczyniłam to właściwie? Nie, jestem pewna, że zrobiłam wszystko dobrze. Gdy po raz pierwszy powiedziała mi, że mogę władać mocą żywiołów, byłam podekscytowana. Ona umiała kontrolować wodę, a z czasem nauczyła się uzdrawiać. Byłam tym zachwycona. A dzielenie z nią tych umiejętności byłoby wspaniałe. Ale ja tego nie umiałam. Zaakceptowałam to mniej więcej w czasie, w którym mnie opuściła, w którym wybrała świątynię zamiast naszej przyjaźni. Nie mam mocy, powiedziałam raz jeszcze. I nie ma to żadnego znaczenia. Ma, odparła. Teraz ma o wiele większe znaczenie niż kiedyś. Twój przyszły mąż uznał żywioły za zdrajców a ich umiejętności za niezgodne z prawem. Co więcej, prześladuje ich. W takim razie, tym lepiej, że nie mam tych mocy, odparłam. Nie możesz po prostu przestać? Popływajmy i nacieszmy się pobytem w domu. Wyglądała na tak zranioną, że natychmiast pożałowałam swoich słów. Przepraszam, rzekłam, pokręciłam głową, strząsając krople do wody. Wiedziałam, że to nie będzie dla ciebie łatwe. Łatwe? Spytała cicho. Poza tym, że jego ojciec wymordował moich ludzi i że on prawdopodobnie ma takie same poglądy, możliwe, że już nigdy cię nie zobaczę. Nie, powiedziałam poważnie. Nie mów tak. Jeszcze się zobaczymy. Pomagałam Rajenowi, przyznała cicho. Z ruchem oporu. Wiesz coś o sprawie swojego brata? Tylko tyle, ile podsłuchałam, gdy ojciec krzyczał. Wiem jednak, że cokolwiek Rajen robi w Trifektatę, król sądzi, że to małżeństwo powstrzyma go przed przemocą. A wtedy król przestanie gnębić ludzi pustyni, ale stawia cię między sobą a Rajenem, powiedziała. Nie widzisz tego? Owszem, odparłam. Oczywiście, że to widzę. Lepiej jednak być między nimi, niż stać z boku i patrzeć, jak palą w piasku kolejnego z moich braci. Bo następnym razem na miejscu Torina może znaleźć się Ryan albo Kairos. Spojrzała na mnie, jakbym była młoda i głupia, a ja westchnęłam z taką siłą, że na wodzie pojawiły się zmarszczki. Kato, i tak wkrótce wyszłabym za mąż. Mogłam wyjść za jakiegoś chłopaka z Descorpios... Albo mogę poślubić tego króla. Przynajmniej mogę ochronić swoją rodzinę. Mogę sprawić, by moje małżeństwo miało jakieś znaczenie. Jesteś tak samo zacięta jak twoi bracia, powiedziała. Nie winię cię za to. Po prostu nie sądzę, żebyś zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Pokój jest zawsze niebezpieczny, odparłam. Być może. Przyznała, ale czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad tym, dlaczego on chce pannę młodą z pustyni? Przecież miał poślubić bogatą księżniczkę z zamorza. morza. Dlaczego ważniejsze jest dla niego zawarcie pokoju z pustynią niż z tamtymi? Mocno zacisnęła usta i wróciłam do pływania na plecach, Szalio, powiedziała podejrzliwie kata, ty coś wiesz. O, nie spodoba ci się to, odparłam. Szalio, powtórzyła. Wydaje mi się, że chodzi mu o to, powiedziałam. O jezioro. Nagle przestałam słyszeć jej ruchy w wodzie. Dlaczego tak sądzisz? W ramach umowy małżeńskiej wyślą swoich ludzi, by przyjrzeli się jitrze i górom, odrzekłam. Powiedzieli, że ich zdaniem na pustyni kryją się odszczepieńcy z trifektaty i chcą ją przeszukać. Wydaje mi się jednak, że będą szukać czegoś innego a to jedyne miejsce, które moim zdaniem może ich zainteresować. Nie możesz im na to pozwolić, powiedziała Kata, łapiąc mnie za rękę. Podniosłam głowę. Nie martw się, odparłam. Żaden członek klanu nigdy dobrowolnie nie dopuści do tego, by to miejsce zostało odkryte. Zagrozić nam może jedynie brak wody i zwrócone przeciwko nam duchy, rzekłam. Ukryją tę rezerwę najlepiej, jak potrafią. Nawet ty nie umiesz znaleźć drogi do tego miejsca, a przecież woda cię przyciąga. Spojrzałam na nią. Gdyby coś stało się z jeziorem, czy miałoby to wpływ na twoją moc? Nie, odparła potrząsając włosami. Ta woda jest czysta i pełna mocy, ale aede wody znajduje się na wyspach. O, to dobrze, rzekłam. A gdybym ci powiedziała, że to odbierze mi moc, czy to by coś zmieniło? spytała. Co mogę zrobić, żebyś nie zgodziła się na to małżeństwo? Spojrzałam na nią z wściekłością, ale nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Nie potrafiłam znieść myśli o tym, że ktoś mógłby zrobić jej krzywdę, ale co tak naprawdę mogłam uczynić, żeby to wszystko powstrzymać? Uważam, że to małżeństwo jest niebezpiecznym błędem, powiedziała kata. Co gorsza, odetnie cię to od tych, którzy mogą ci pomóc. Jemu daję wszystko, a ciebie pozostawia bezsilną. Nie, odparłam. Uczyni mnie królową i zapewni bezpieczeństwo mojej rodzinie i nic nas to nie kosztuje. Nasza przyjaźń nie jest niczym. Przez dłuższą chwilę patrzyła jej w oczy. Dlatego nikt nie może nam jej odebrać, niezależnie od tego, gdzie będziemy. Pokiwała głową, nadal niepewna. A ja zaczęłam płynąć u jej boku z nadzieją, że zawsze przy mnie będzie. Powitanie witrze. Wyszłyśmy z wody i kata użyła swojej magii, by wyciągnąć wilgoć z naszych włosów i ubrań. Uniosła się nade mną lśniąca mgła, która zawirowała i wróciła do jeziora. Wymknęłyśmy się z miasta i wróciłyśmy do pogrążonego we śnie obozu, tłumiąc chichoty, kiedy spieszyłyśmy do naszych śpiworów w osobnych namiotach. Gdy kobiety przyszłyby mnie obudzić i zacząć przygotowania do ślubu, udawałam, że śpię. Umyły mi stopy, dłonie, szyję, wtarły w skórę olejek i kwiaty ilai, aż w namiocie zapachniało świeżymi owocami i słońcem, pomimo ciemności. Jedna z kuzynek nalegała, żebym trochę rozchyliła szatę i ukazała dolinkę między piersiami, ale mama ją przepędziła. W ślubie nie chodzi o pożądanie. Rzekła, układając szatę jak trzeba. Chodzi o zaufanie i partnerstwo, sojusz, wiarę i wierność. Ale też trochę o pożądanie, mruknęła moja kuzynka Kora. Matka spojrzała na nią ostrzegawczo i poszła po więcej kwiatów. Gdy tylko się odwróciła, złapałam Korę za ręce. Kora była mężatką, a co więcej, mieszkała w i znała świat o wiele lepiej niż ja. A jeśli mnie nie zechce? szepnęłam. A jeśli nie będzie mnie pożądać? Zaśmiała się, otworzyła moje dłonie i zaczęła gładzić ich wnętrze palcami. Ciebie? Odparła. Jesteś najpiękniejszą żyjącą członkinią klanu. Jak myślisz? Dlaczego wybrał akurat ciebie? Z powodu Rajena, z powodu ojca. Wszyscy mówią o twojej urodzie. Dzika róża pustyni, powiedziała. Zaśmiała się i obniżyła głos. Często mówią też bardzo lubieżne rzeczy na temat tego, co robiliby z taką pięknością jak ty. Zaufaj mi więc, wzbudzasz pożądanie. Oblałam się rumieńcem. Och. Właśnie och, odparła i ucałowała moje dłonie. Daj mu szczęście, mały kwiatuszku, ale weź też trochę szczęścia dla siebie. Szczęścia? spytała inna kuzynka. Będziesz królową, będziesz miała klejnoty i złoto, będziesz mieszkać w mieście trzech, i wszyscy będą cię kochać. Jak możesz nie być szczęśliwa? Spróbowałam się uśmiechnąć, ale za ręce złapała mnie kolejna kuzynka. I te ich szaty, powiedziała. Są skandaliczne, ale będziesz wyglądać tak pięknie, że wywołasz zamieszki na ulicach. A poza tym, tam nikt nigdy nie głoduje, dodała inna dziewczyna. Moja matka wróciła do namiotu i omiotła wzrokiem moje kuzynki. Koro. Powiedziała. Weź resztę i idźcie po jedzenie. Jeśli szalia zemdleje z głodu i spadnie ze skały, nic nie zyskamy, prawda? Tak, ciociu, odparła kora i pochyliła głowę. Zaraz wracamy. Dziewczyny wyszły z namiotu i i zerkając na mnie z radością. Moja matka nabrała powietrza, podeszła do mnie i wzięła mnie za ręce. Trzęsiesz się, powiedziała, patrząc mi w oczy. To ze zdenerwowania, wyszeptałam. Uśmiechnęła się i zaczęła gładzić moje włosy. Do tej pory się nie denerwowałaś. Gdy po raz pierwszy rozmawialiśmy o Twoim małżeństwie, zdawałaś się taka spokojna. Pokiwałam głową. Wiem. Czego się boisz, mój mały kwiatku? Spojrzałam w ziemię. Powiedz mi. Szalio? Poprosiła, ciągnąc mnie w dół, żebym usiadła na ławce. Wcześniej to wszystko. Zdawało się takie proste. Przecież i tak musiałam za kogoś wyjść, dlaczego więc nie poślubić tego obcego króla? Zwłaszcza jeśli powstrzyma to mordowanie naszych ludzi. Dłonie matki zacisnęły się mocniej na moich. Przeklełam się za wypowiedziane słowa. Gdy Torin zginął, ja straciłam brata, ale ona straciła syna. Nie chcę was wszystkich zostawiać, powiedziałam zduszonym głosem. Nie chcę zostawiać ciebie, boleśnie mocno ścisnęłam jej dłonie. Czuję się jak tchórz, dodałam. Objęła mnie, a ja ukryłam swoje tchórzostwo w ramionach matki. Kochanie, wiem o co cię poprosiliśmy. Rezygnujesz ze swojej rodziny, opuszczasz pustynię, ale dokonujesz bardzo odważnego wyboru. Robisz to, czego twoi bracia, z tymi ich mieczami i męstwem, nigdy nie dokonają. Darowujesz nam pokój, Życie i bezpieczeństwo. Mocno ją przytulałam, nie chcąc jej powiedzieć, że oddałabym to wszystko za jeszcze jeden dzień dzieciństwa. Za to bym mogła do końca świata pływać razem z Katą w jeziorze i bym już na zawsze żyła otoczona członkami mojego klanu. Nie wiem, jak być królową zaprotestowałam. Pogłaskała mnie po głowie. Nie bądź głupiutka, kochanie. Doskonale wiesz, jak być królową pokręciłam głową. Szalio, tylko spójrz. Ten nowy kraj, ci ludzie będą teraz twoją rodziną. Będziesz ich uczyć tak, jak uczyłaś Katrin i Gawena. Będziesz ich wspierać, tak jak Edena i Kayla. Czasami będziesz musiała ich zbesztać, tak jak Kairosa — westchnęła z uśmiechem. I mam nadzieję, że w przeciwieństwie do niego, oni będą cię słuchać. Kochanie. Jesteś córką swojego ojca i jedyne, co potrafisz robić, to przewodzić. Pociągnęłam nosem i odsunęłam się, by na nią spojrzeć. Wolałabym być taka jak ty, rzekła łagodnie. Ty nigdy byś się nie zawahała przed zrobieniem czegoś, co ocaliłoby twój klan, niezależnie od tego, ile by cię to kosztowało. Jej usta zadrżały. Uśmiechnęła się delikatnie. Kochanie, waham się cały czas. Będziesz się potykać tak jak ja, ale będziesz wytrwała. Jesteś córką pustyni i twoje stopy i serce nigdy cię nie zawiodą. Znów mnie przytuliła i poczekała, aż przestanę płakać. Ledwo się uspokoiłam, gdy do namiotu wszedł mój ojciec. Delikatnie pocałował moją matkę, a potem podszedł do mnie i wziął mnie za ręce. Po raz pierwszy w życiu nie chciałam spojrzeć mu w oczy ze strachu, że dostrzeże moje niezdecydowanie, mój lęk, moje rozdarcie. — Córko, wyglądasz pięknie — powiedział. — Nigdy nie sądziłam, że dożyję dnia, w którym zostaniesz żoną. Jakim cudem masz już siedemnaście lat? Pociągnęłam nosem, a ojciec złapał mnie pod brodę i podniósł ją, żeby spojrzeć mi w oczy. Z całych sił próbowałam powstrzymać łzy. Nagle wyraz jego twarzy się zmienił. Popatrzył na mnie z troską, która wyglądała dziwnie na jego wielkiej twarzy wojownika. Boisz się? Zapytał. Nabrałam głęboko powietrza i powoli kiwnęłam głową. Przyciągnął mnie do siebie. Nie musisz wychodzić za mąż. Nadal możesz ze mną zostać do końca swoich dni, powiedział mi łagodnie do ucha. Nie będę miał nic przeciwko. Słysząc to, cicho się zaśmiałam. Przecież jeszcze kilka chwil temu sama miałam takie myśli. Wtedy jednak pomyślałam o słowach mojej matki, o życiu moich braci, bezpieczeństwie mojego klanu i to wszystko dodało mi sił. Nie, chcę za niego wyjść. Cofnął się odrobinę. Jesteś pewna, moja dziewczynko? Moja skóra lśniła, brąz błyszczał tak mocno, że wyglądał jak ciemne złoto. Oddychając z drżeniem, wygładziłam jasno-niebieskie szaty, Przejechałam trzęsącymi się palcami po hawcie w każdym kolorze na szczęście, bogactwo, miłość, dzieci. Wszystko było na swoim miejscu. Wszystko było tak, jak sobie to wyobrażałam. Czułam się jednak jak w skórze węża, która zachowuje kształt, ale wewnątrz jest pusta. A mimo to nie mogłam udzielić innej odpowiedzi. Pokiwałam głową. Podniósł mój podbródek, zmuszając mnie, żebym stanęła prosto. Potem położył mi dłonie na ramionach i przyjrzał mi się. Następnie spojrzał na moją twarz, rozchylił usta w lekkim uśmiechu i skinął głową. Matka włożyła mu w dłoń zwiewny materiał. Pochylił się nad tym darem, a ona pochyliła się ku niemu i pocałowała go, gdy znów się wyprostował. Uśmiechnął się do niej, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy mój mąż też będzie patrzeć na mnie w taki sposób, czy kiedykolwiek by mnie pokochał, nic o mnie nie wiedząc, czy wybrałby mnie, a nie pozycję mojego ojca. Głowę mojego brata czy dumę moich ludzi. Ojciec odchylił klapę namiotu, a matka delikatnie popchnęła mnie do przodu. Przed namiotem czekał na mnie cały klan. Zanim go pozdrowiłam, na chwilę zamknęłam oczy. Dam radę. To było dla nich, to było dla moich ludzi, mojej rodziny, mojego klanu, i to da mi siłę. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale było już blisko. Niebo błysnęło pragnieniem światła. Gdy byliśmy tak uwięzieni w świecie między nocą a dniem, podeszła do mnie moja rodzina, aby mnie pobłogosławić. Kobiety mruczały coś za nami, zwracając się do wielkich niebios i prosząc o zesłanie błogosławieństwa, podczas gdy mężczyźni z klanu stanęli za nimi. Kobiety się rozstąpiły i poczułam, że brak mi tchu. Ciemna skóra Rajena była bledsza niż kiedykolwiek wcześniej, gdy go widziałam. Mężczyznę żyjącego w nieubłaganym słońcu pustyni. Jego włosy zostały obcięte na krótko i w dziwny sposób. Mój najstarszy brat uśmiechnął się do mnie krzywo. Kata zepsuła moją niespodziankę. Prawda? Powiedział i podszedłby mnie objąć. Wcisnęłam głowę w jego ramię i mocno go przytuliłam. Wiedziałam, ale to niczego nie zepsuło, odparłam. — Tak ogromnie się cieszę, że cię widzę, cofnął się. Szaj, za nic nie przegapiłbym tego dnia. Nawet jeśli wychodzę za niego, spojrzałam mu w oczy. Jego uśmiech odrobinę pobladł. Po chwili mój brat pocałował mnie w skroń. Nie musisz tego robić, powiedział łagodnie. Spojrzałam mu w oczy i się wyprostowałam. Przepraszam, wiem, że tego nie chcesz, odrzekłam, ale ja chcę to zrobić. Westchnął i ponownie mnie przytulił. — Nie przepraszaj — powiedział. — Bądź szczęśliwa. Zaszlochałam i go puściłam. Jeszcze raz pocałował mnie w policzek i się cofnął. Podniósł do góry czerwony sznurek ze złotymi monetami. Naszyjnik był bardzo ciężki. Mimo to rajen założył mi go na szyję. Popatrzyłam na monety i zaczęłam przyglądać się obcej pieczęci odciśniętej na awersie. Były to monety trifectate. Jutro, gdy opuszczę pustynię, by zamieszkać w kraju mego męża, staną się również moją walutą. Dziwne i potajemne życie mojego brata w innym kraju stanie się teraz moją przyszłością. Pocałował mnie w policzek. To dla bogactwa, siostrzyczko, żeby ci nigdy niczego nie brakło. — Będziesz mnie wspierać? — spytałam. — Szaj, nie wydaje mi się, żeby spodobało się to twojemu mężowi. Nie lubię rezygnować z mojego prawa jako najstarszego brata, sądzę jednak, że moja obecność przypominałaby mu tylko o ruchu oporu, a nie o pokoju. No cóż, przynajmniej jesteś tutaj, mruknęłam i mocno go uścisnęłam. Cale spojrzał poważnie na Ryana, a potem podszedł do mnie. Nawet jeśli Ryan nie może tam być, nie zostaniesz sama, powiedział. Pokazał mi zapleciony czarno-biały sznurek. Jesteś zrodzona z pustyni. I nigdy nie będziesz sama. Aiden był następny. Dał mi niebieski sznurek obwiązany wokół kła górskiego kota. To dla dzikości, powiedział i uszczypnął mnie w nos. Pokaż im, czym naprawdę jest serce pustyni. Kairos wziął mnie za rękę. Osmost, jego jastrząb, który zawsze siedział mu na ramieniu, zerwał się z miejsca i krzycząc pofrunął w stronę nieba. Kairos zawiązał na moim nadgarstku jasnoniebieski sznurek. Zachowaj swoje sekrety, powiedział błyskając swoim jasnym uśmiechem. Kobieta potrzebuje sekretów. Następne było moje młodsze rodzeństwo: Katrin i Gawen. Stanęli razem. Podarowali mi sznurek, którym obwiązano małą sakiewkę. Ja zrobiłam sznurek, a on zrobił sakiewkę. Wyjaśniła Kat, założyła mi je na szyję. Jest pełna nasion, wyjaśnił Gawen, na wypadek gdyby cię nie karmili. — Żebyś nigdy nie chodziła głodna — poprawiła go Katrin. Gawen wzruszył ramionami. — To to samo. Odsunęli się na bok, a wtedy podeszli do mnie pozostali członkowie klanu, którzy zaczęli zakładać mi na szyję różne sznurki. Kobiety śpiewały, a ich śpiew przypominał cichy lament. Gdy zakładano mi na szyję kolejne sznurki, uderzył mnie ciężar tych, których nikt mi nie założy. Ani kuzyni, którzy zginęli walcząc trifektatę, ani kobiety i dzieci, które zmarły z głodu, gdy nawet nasi najlepsi myśliwi nie mogli znaleźć pożywienia. Nasze szeregi się przerzedziły, a jednak duchy tych, których straciliśmy, stały blisko mnie, przyciskały się do mojej skóry niczym zapach spalonych ciał na piasku. Do mojego małżeństwa wnosiłam śmierć. Kata była ostatnia. Nigdy nie należała do klanu ale podeszła do mnie, uścisnęła mi ręce i pocałowała w oba policzki. Muszę pozostać w ukryciu, przypomniała mi, ale moje serce jest z tobą. Kiwnęłam głową i mocno ją przytuliłam. Puściła mnie, rzuciła mi ostatnie smutne spojrzenie, a potem stanęła obok krajena. Gdy klan skończył mnie żegnać, niemalże nadszedł czas. Czułam na szyi ogromny ciężar. Wszyscy się ode mnie odsunęli. Słońce wschodziło już nad wydmą, a gdy wzeszło, stanęłam przodem do wejścia do miasta. Ponieważ stałam przed moim klanem, byłam pierwszą osobą, którą dotknęło światło. Gdy otuliło moją twarz, śpiew przybrał na sile. Blask i dźwięk wypełniły pustą przestrzeń we mnie. Zamknęłam oczy, próbując je tam utrzymać, pragnąc już na zawsze zachować w sobie moc ich pokój pustyni. Ojciec podszedł do mnie i założył mi na ramiona woal po czym owinął nim moją głowę. Następny mężczyzna, który zobaczy twoją twarz, będzie twój na wieki, powiedział. I wtedy zaczęliśmy iść. Kobiety za nami składały namioty i jak zwykle pakowały je szybko i skutecznie, ale od tej pory nie wolno mi było się odwrócić, nie wolno mi było się zatrzymać. Zamiast tego szłam przed siebie, czując piach, przesypujący się przez sandały. Przelewający się po moich stopach, popędzający mnie naprzód. Pokój nie był rzeczą, która przychodziła łatwo i szybko. Pokój wymagał odwagi i wiary, a ja je miałam. Sprawię, że moja rodzina będzie ze mnie dumna. Ochronię ich dzięki mojemu małżeństwu, teraz i na zawsze. Szarlatan. Kiedy doszliśmy do wyłomu w skale, mój ojciec poszedł pierwszy, a osmost wzbił się w powietrze. Po niekończącym się pozbawionym cienia świetle pustyni, schody zdawały się mroczne. Przyzwyczajanie się do ciemności zajęło moim oczom jedną dezorientującą chwilę. W mroku myślałam o poprzedniej nocy, o tym, jak podkradłyśmy się do jeziora, które wzywało katę. Zastanawiałam się, czy będę tęsknić za piaskiem tak, jak ona tęskniła za wodą. Światło słoneczne wylało się na nas na końcu schodów. Wyszliśmy na szeroką aleję z wykutymi w skale szerokimi domami ITRE. Smoku! Obróciłam się, by zobaczyć, jak mój wuj obejmuje mojego ojca, a potem zwraca się do mojej matki i podnosi ją do góry. Była mała, tak jak moja siostra Katrin. Zastanawiałam się, jak to jest być taką delikatną w tej rodzinie, jak to jest być kobietą, która urodziła ośmioro dzieci, kobietą z żelaza i kości. I nadal wyglądać na kruchą. Klan de Falco zwita was witrze, powiedział mój wujek. Klan de Dragon jest bardzo mile widziany, odparł mój ojciec, kłaniając się podczas tej formalnej wymiany zdań. I nasza mała panna młoda, krzyknął wujek, odwracając się do mnie. Nie jest taki jak mój ojciec. Jest wysoki jak większość mężczyzn pustyni, ale miękki tam, gdzie mój ojciec ma blizny, jest twardy jak skała. Nazwanie mnie małą było niemądre. Jestem tylko o połowę dłoni niższa od niego. Wujku, rzekłam, zbierając moje ślubne szaty i kłaniając się mu. Zaśmiał się i mnie przytulił. To cud, powiedział. Trifektaty i klany w jednym mieście i nic się nie pali. Poczułam ucisk w sercu. Zrobiło mi się sucho w ustach. — Mówienie o tym może to przywołać — rzekła matka i poklepała swojego brata po ramieniu. — Więc tego nie mów. Nabór muszył się, ale zamilkł. — Czy procesja jest gotowa? — zapytała. Uśmiechnął się do niej i pokiwał głową. — Kiedy przechodziliśmy przez Itre, wszyscy wyszli ze swoich domów, żeby wręczyć mi sznurki i udzielić błogosławieństwa, a następnie ruszyli za nami. Trwało to długo, a Itra opadała w dół tak nagle, że miałam wrażenie, iż moje ciało pochyla się do tyłu, stopy lecą do przodu, a głowa odwraca się od tego wszystkiego, rozerwana między przyszłością a przeszłością. Klan tworzył wokół mnie chmurę, ale nagle wszyscy przystanęli, zaczęli szeptać i chichotać. Rozstąpili się na tyle, żebym zobaczyła dlaczego tak robią. Po drugiej stronie rzeki znajdował się mężczyzna. Obok niego stała zaś dziewczyna młodsza ode mnie. Oboje mieli jasną skórę i ciemne lśniące włosy. Ona miała na sobie coś, co przypominało szatę, ale było mocno przywiązane do ciała wstążkami. A on wyglądał wspaniale. Wiedziałam, że był to tradycyjny strój obcych mężczyzn, ale jego ubranie znajdowało się tak blisko ciała, że było aż nieprzyzwoite. Ponieważ miałam oczy skryte za woalem, Pozwoliłam sobie na niego popatrzeć. Miał silne nogi, wąską talię, i ramiona, które zdawały się szersze niż moje, wyciągnięte na boki ręce. Takimi ramionami mężczyzna może objąć dziewczynę i utworzyć wokół niej fortecę. I oczy, takie oczy, były zielone, jasne jak ogień, otoczone grubą czernią, i tak pełne mocy, że ich ciepło przekraczało odległość między nami. Patrzą na mnie. Kiwnął głową powoli i z szacunkiem. Mogłabym przysiąc, że spoglądał mi w oczy, chociaż nie miał prawa ich widzieć. Po chwili moi kuzynowie i rodzina ponownie mnie otoczyli i ruszyliśmy do przodu. Proszę, modliłam się do niebios. Niech to będzie mój mąż. Szliśmy dalej, a ja widziałam innych mężczyzn ubranych w podobne stroje. Może to nie był mój mąż? Być może jego żoną była tamta kobieta, a ja dopiero poznam swój los. Dotarliśmy do granic miasta i klan się zatrzymał. Kael wyszedł naprzód, prowadząc mnie na krawędź klifu. Obok nas rzeka, która była życiodajną żyłą, płynącą w dół środkiem mitry, kończyła się spadała z klifu i zbierała dziesięć metrów pod nami. Wstrzymałam oddech, a Kael pomógł mi zejść po starej, śliskiej skalnej drabinie. Stanęłam na skale obok jeziora. Spojrzałam w górę. Ale moja rodzina przypominała jedynie cienie na tle ostrych promieni słońca. Kyle dotknął mojej ręki. Wypuściłam powietrze i pozwoliłam, by zaprowadził mnie do Tiorenu, małego skalnego mostu wyżłobionego przez rzekę. Czułam grzmienie wody i spadających pod moimi stopami wodospadów. Tioren miał tylko kilkadziesiąt centymetrów szerokości, niewiele więcej długości i stanowił granicę Itry i mojego świata. Na jego widok moje serce zaczęło bić jeszcze szybciej. Starając się nie patrzeć w stronę trzystumetrowego spadku po jednej stronie mostu, spojrzałam przed siebie, a moje serce zagrzmiało niczym wodospad. Tak, jakbym to sobie wymarzyła. Stał tam przystojny mężczyzna, którego widziałam wcześniej. Ręce miał założone z tyłu na plecach, wyglądał królewsko i majestatycznie. To na pewno on. To musi być mój mąż. Spojrzałam na niego, stojącego w okazałej doskonałości, tak jakby czekając na jakiś sygnał. Pamiętałam, że nie może mnie zobaczyć. Wiedziałam, że ma młodszego brata. To pewnie był ten mężczyzna obok niego, niewiele wyższy i bardziej surowy o krzywym nosie, twardej i brutalnej twarzy, jakby wykutej w skalę wokół nas. Oczywiście nie mogłam mieć pewności. Jeden z nich był moim mężem, a drugi jego świadkiem. Będę pewna dopiero wtedy gdy jeden z nich zdejmie woal z mojej twarzy, Kale stanął za mną na niewielkiej polanie i delikatnie pchnął mnie w stronę Tiorenu. Widziałam jezioro po swojej lewej stronie i nieskończony, straszliwy spadek po prawej. Podmuch wiatru trochę mnie popchnął. Nabrałam ostro powietrza, próbując ustawić odpowiednio stopy. Dziewczyna pustyni, znajdująca się tak wysoko nad ziemią, była nienaturalnym zjawiskiem. Byłam smokiem, skorpionem, nie ptakiem. Zrobiłam krok do przodu i zamarłam. Trzęsłam się tak bardzo, że bałam się zrobić następny krok. Całe moje ciało drżało i nie mogłam podnieść wzroku. Tak długo wpatrywałam się w swoje stopy i wodę szumiącą pod mostem, że miałam wrażenie, iż moje ciało się chwieje. Spadnę! Bezużytecznie. Dziko wyciągnęłam przed siebie ręce, próbując złapać równowagę, ale to nie pomogło. Serce waliło mi w gardle. Nie byłam nawet w stanie krzyknąć ani spojrzeć na mojego brata. Byłam sama i za chwilę miałam zginąć. Złapały mnie jakieś ręce, ale nie był to Keil. Mój wybawca stanął przede mną. Dotknęłam dłońmi sztywnej czarnej tkaniny. Gdy spojrzałam w górę, zobaczyłam złamany nos drugiego mężczyzny. Poczułam rozpacz, gdy sobie uświadomiłam, że moje dziewczęce marzenie o tym przystojnym młodzieńcu w roli mojego męża prysło. Oczywiście nie miało to większego znaczenia, bo mimo nosa w żadnym razie nie można było powiedzieć, że ten był brzydki. Poza tym nie wychodziłam za niego dla twarzy. No i przecież właśnie ocalił mnie przed upadkiem z wysokości setek metrów. Ujął moje drżące ręce. Jego skóra była ciepła i szorstka. Przestałam się trząść. Chodź, powiedział, puszczając jedną z moich dłoni. Nabrałam głęboko powietrza. Moje serce biło mocno i ciężko, gdy złapał koniec woalu i ściągnął mi go z twarzy. Nasze oczy spotkały się po raz pierwszy. Odetchnęłam głęboko, a potem coś się we mnie zmieniło. Poruszyło, ześlizgnęło wokół klatki piersiowej i mocno ścisnęło drżąc w dole kręgosłupa. Ten dreszcz był zaraźliwy. Ziemia zaczęła się trząść i poruszać, grożąc zrzuceniem na styorenu. Sapnęła mi i złapałam się czarnej szaty na ramionach mojego męża. To wszystko nie działo się w mojej wyobraźni. Ktoś krzyknął, a mój mąż złapał mnie za rękę i w pasie przycisnął do siebie tak mocno, że nie mogłam oddychać. Chwilę później świat się uspokoił. Goście popatrzyli po sobie, mrucząc na temat tego, co spowodowało drżenie, a mój mąż ponownie wziął mnie za rękę. Co to było? zapytał. W milczeniu pokręciłam głową. Nie miałam pojęcia. Spojrzał na Kayla. — Czy most nadal jest stabilny? Próbował przekrzyczeć grzmot wody. Góry pękają i drżą! odkrzyknął kale. Itra jest wieczna. Mój mąż uniósł brwi i spojrzał na mnie. Otworzyłam usta, żeby wypowiedzieć odpowiednie słowa. Ale to on przemówił jako pierwszy. Chodź, powtórzył, poznaj swojego męża. Pociągnął mnie przez most, ale moje serce nagle zamarło. Poznać męża? Czy ja właśnie nie. Ale nie, to niemożliwe. Mężczyzna ze złamanym nosem zaprowadził mnie na koniec tiorenu i swobodnie opszedł swojego brata. Stanął za nim tak, jak Keil stanął za mną. Był świadkiem swojego brata, a nie moim mężem. Siłą rzeczy znowu zaczęłam się trząść. Zrobili wszystko nie tak. To mój mąż miał ściągnąć woal, to on powinien mnie odkryć i przeżyć ze mną tę magiczną chwilę. Nikt inny, nie brat, nie jakiś szarlatan. Jak mógł nie wiedzieć, że to był błąd? Moja matka całymi dniami szkoliła mnie z przebiegu każdej chwili ceremonii. Czy jemu nikt nie przekazał tej wiedzy? Mój prawdziwy mąż był w rzeczywistości tym przystojnym mężczyzną, którego zobaczyłam jako pierwszego i jako pierwszego zapragnęłam. Jego zielone oczy były jasne i zniewalające. Patrzył na mnie, jakby na coś czekał. ścisnął moją dłoń i uświadomiłam sobie, że powinnam przemówić. Przybyliśmy na kraniec ziemi, tak byśmy odtąd mogli podróżować razem, rzekłam niemal szeptem. Tutaj zostawiam pannę, córkę, dziecko. Tutaj zostaję żoną, jednością z moim mężem. Widziałam, że porusza ustami i wypowiada swoją wersję moich słów, ale poprzez szum wody i krwi w moich uszach nic nie słyszałam. Źle. Wszystko było nie tak. Odwróciłam się do Kejla, który podał mi trzymany przez siebie bukiet kwiatów. Oderwałam im główki, napełniając ręce warstwami płatków. I odwróciłam się z powrotem do mojego męża. Męża. Mój mąż wyciągnął dłoń, a ja włożyłam w nią trochę płatków. Spojrzał na mnie i ostatnie słowa wypowiedzieliśmy razem. Tych właśnie słów uczyły mnie moje kuzynki do późna w nocy, żebym umiała je na pamięć. Dzisiaj uwalniamy naszą przeszłość, niczym kwiaty na wietrze. Dzisiaj stajemy się jednością. Otworzyłam dłoń. On uczynił to samo. Płatki kwiatów delikatnie opadły, a potem zaczęły wirować na wietrze. Kilka z nich do nas wróciło, a reszta pofrunęła ku niebu. Potem mój mąż złapał mnie w pasie i przyciągnął do siebie. Odwróciłam się do niego i nabrałam gwałtownie powietrza. Na chwilę zamarł, poczułam na ustach jego ciepły oddech, a następnie mnie pocałował. Jego usta były suche, a ja stałam nieruchomo, zastanawiając się, czy powinnam coś zrobić. Nagle mnie puścił, i pomimo wcześniejszych słów Keila, poczułam się samotna. Nikt z mojej rodziny nie powiedział królowi tri, że jego brat popełnił poważny błąd, ale ja nie umiałam myśleć o niczym innym. Zabrano nas do wielkiej sali witrze, a radosna uroczystość, która zwykle następowała po ślubie, została opóźniona, ponieważ mój ojciec i mąż zasiedli przy długim stole i zaczęli się sobie przedstawiać. Ojciec uścisnął dłoń mojemu szwagrowi, który pochylił z szacunkiem głowę i wypowiedział swoje imię. Galen. Po chwili się wyprostował i objął swoją siostrę, przedstawiając ją. Danae. Stali sztywno, gdy przedstawiało im się całe moje rodzeństwo poza Rajenem. Mój mąż obserwował tę scenę z uniesioną brodą, patrząc na wszystkich chłodno. Następnie rodziny podzieliły się jak woda. Pustynny klan na jedną stronę, trifektatę na drugą. Moje rodzeństwo i ja jesteśmy ucieleśnieniem Trójlicego Boga, świętymi władcami krain kości i bez kresu trifektatę. Przyjęliśmy Waszą córkę jak jedną z nas, rzekł mój mąż. Spojrzał na mnie, stojącą z rodzeństwem za stołem, i przez chwilę patrzył mi w oczy w taki sposób, że się uśmiechnęłam i wyprostowałam. Zrobiłam to, wypowiedziałam słowa i to była moja nagroda pokój. I będę się nią opiekował, jak rodziną. Obiecuję złożyć broń i nie najeżdżać terenów pustyni. Obiecujemy zrobić to samo, powiedział mój ojciec: Będziemy przestrzegać granic i pozostawimy krainy kości w spokoju. Nasi ludzie nie będą szukać na Was odwetu. Z radością również powitamy Was na pustyni. Będziemy żyć w pokoju. W pokoju, powtórzył mój mąż, a gdy przyniesiono dokumenty, podniósł puchar w moją stronę. Wypili z jednego pucharu i podpisali papiery, a następnie mój mąż wstał i podszedł do mnie. Ustawiono już stoły ze wspaniałym jadłem, zabrano wszystko co pozostało po podpisaniu traktatu. Rozbrzmiała muzyka. Gdy mój mąż złapał mnie w pasie, zapomniałam o całym świecie. Moje serce drżało ze zdenerwowania. Pójdziesz ze mną? Zapytał. Uśmiechnęłam się do niego promiennie i kiwnęłam głową. Ciemne niebo pochłonęło cały żart dnia. Gdy tylko wyszliśmy na zewnątrz, zadrżałam. Zimno ci, uświadomił sobie, weź moją marynarkę. Zaczął odpinać to, co do tej pory uważałam za koszulę. Gdy wcześniej widywałam mężczyzn z trifektatę, nigdy nie przyszło mi do głowy, że pod czernią mogą mieć jeszcze inne ubrania zarzucił marynarkę na moje ramiona była ogrzana ciepłem jego ciała dzisiaj musiało być ci bardzo ciepło rzekłam otulając się nią wzruszył ramionami z pewnością nie jestem przyzwyczajony do pustynnego gorąca powiedział i poprawił marynarkę a potem złapał mnie w pasie jeszcze nigdy nie byłam tak blisko żadnego chłopaka który nie był moim bratem wiedziałam że się na niego gapię był piękny Miał szeroką szczękę, ostry, krótki nos i czarne włosy opadające mu na czoło. Jego przystojna twarz prawie wynagradzała mi fakt, że to jego brat ciągnął woal. Prawie. Wyciągnęłam rękę i zaczesałam mu palcami włosy do tyłu, a on się uśmiechnął. Przejechał kciukami po mojej talii. Miałam wrażenie, że mnie łaskocze. — Jesteś zadowolona z tego dobrania? — spytał. — Z naszego małżeństwa. "Oczywiście, odparłam szybko. A czy jesteś zadowolona ze mnie? Spojrzałam mu w oczy. Patrzyły bezpośrednio, z siłą, tak jakbym wpatrywała się w słońce. Chyba tak, rzekłam. Pokiwał głową. Twoje szczęście jest dla mnie ważne. Tak? Dotknął mojego policzka. Delikatnie go pogładził i pochylił moją brodę w dół. Dotknął kciukiem dolnej wargi, potem dotknął jej ustami. Czekałam cierpliwie, aż poczuję to, o czym mówiły moje kuzynki. Gorąco i elektryczność, której nigdy nie dorówna nawet letnia burza. Ale nic nie nastąpiło. Z pewnością jednak nastąpi. Był przystojny, byliśmy małżeństwem. To tylko kwestia przyzwyczajenia się do siebie. Cofnął się. Jestem twój, powiedział całkowicie. Uśmiechnęłam się do niego, bo wiedziałam, że powinno mnie to zadowolić. Nie miałam jednak pojęcia, co tak naprawdę oznaczały te słowa. Byłam oddana temu małżeństwu, jemu i powodowi, dla którego znaleźliśmy się w tym miejscu. Ale czy to było to samo, co bycie jego? Nie wiedziałam. Wiesz, co jest dziwne? Zapytał, dotykając ponownie mojego policzka. Nawet nie znam twojego imienia. Szalia, odparłam ze zdumieniem. Nigdy nie zapytał o nie? Ani razu? Ale przecież ja też nie pytałam mojego imię. W tym małżeństwie nigdy nie chodziło o nas. A ja jestem Kalix, rzekł. Uśmiechnął się. Przepraszam, że cię pocałowałem, nie znając twojego imienia, Ashalio. Zabrzmiało to głupio. To wszystko było głupie. Uśmiechnęłam się do niego, ostrożnie kładąc dłoń na jego piersi i zastanawiając się, kiedy zawładnę sercem, które się pod nią znajdowało. Przeszłość nie ma znaczenia, zapewniłam go. Najważniejsza jest nasza wspólna przyszłość. Kimnął głową i ponownie mnie pocałował. Przycisnęłam wargi do jego warg, zastanawiając się, czy może w ten sposób coś poczuję, a może całowanie się tak właśnie wyglądało, a moje kuzynki przesadzały. Odsunął się ode mnie i się uśmiechnął. — Żono, czeka nas wspaniała przyszłość — rzekł. — Chodźcie — powiedział nagle Kairos. Kroczył ku mnie, uśmiechając się dziko. Na jego ramieniu nie było jastrzębia. — Szaj, weź męża do tańca — nakazał. — A wy, wasza wysokość, przekonajcie proszę swoją siostrę, by ze mną zatańczyła. Rozejrzałam się i zobaczyłam, jak Danae wchodzi w tłum. — Kaliks? spytałam z wahaniem. Będę zaszczycony, odparł z uśmiechem. Gdy wciągnęłam go w tłum tańczących, puściłam jego dłoń, by złapać swoje szaty. Tańce moich ludzi były szybkie i odurzające. Tupaliśmy i skakaliśmy. Obracaliśmy się, by otrzeć się o osobę, z którą tańczyliśmy. Ledwo co weszliśmy w tłum, a już otoczyły mnie kuzynki i bracia, a nawet moja mała słodka Katrin. Zaczęli mnie obracać, śmiać się i odciągać mnie od męża. Mignął mi blask srebrnych blond włosów, więc odwróciłam się odejdena, by ujrzeć je raz jeszcze, a wtedy ruszyłam w tamtą stronę. Kaptur katy opadł tylko na chwilę, spostrzegłam jednak jej twarz w tłumie i zaczęłam się ku niej przepychać. Gdy dotarłam do miejsca, w którym ją widziałam, jej już tam nie było. Zaczęłam się rozglądać, ale jej nie odnalazłam. Podszedł do mnie mój mąż, złapał mnie za rękę. — Kto to był? — spytał. — Kto? — ścisnął moją rękę. — Widziałem kogoś. Dziewczynę, która wyglądała jak wyspiarka. — Szłaś w jej stronę. — wyrwałam mu się. — Tu nie ma wyspiarzy — rzekłam ostro. — Może zbyt ostro, ale to jego ojciec wybił ludzi katy. Spojrzał na mnie uważnie, nabrał głęboko powietrza. Wybacz mi, powiedział, to pewnie przez światło. Masz ochotę się czegoś napić? Próbowałam zmusić się do uśmiechu, miałam jednak wrażenie, że ogień migoczy nad moją twarzą, pojawia się i znika. Tak. Chodź, napijemy się razem, pokiwał głową. Gdy zaprowadziłam go do stołu z winem, spotkaliśmy jego brata. Uśmiechnęłam się i już otworzyłam usta, żeby go zawołać, on jednak szybko odwrócił od nas wzrok. Więc to nie jest zrobione z winogron? zapytał mój mąż. Pokręciłam głową, żeby zapomnieć o zachowaniu jego brata i opowiedziałam mu o winie z Ilai i winie kaktusowym, a następnie nalałam mu po kielichu każdego z nich, żeby spróbował. Zamiast tylko spróbować, tak jak się spodziewałam, wypił wszystko do dna, a otaczający nas mężczyźni zachęcali go do tego. Uśmiechałam się i chichotałam, aż odstawił kielichy i odwzajemnił mój uśmiech. Łatwo zaimponować twoim ludziom, powiedział do mnie, patrząc, jak inni mężczyźni wznoszą ku niemu swoje kielichy. Jego słowa trochę mnie zabolały, ale je zignorowałam. Na pewno chciał powiedzieć mi komplement, a nawet jeśli nie, to przecież wiedziałam, że niechęci trifektatę do pustyni nie da się wymazać w ciągu jednej nocy. A jeszcze łatwiej zaimponować im tańcem, rzekłam i wyciągnęłam do niego rękę. Zawahał się i otworzył usta. Ale moja rodzina się za mną wstawiła. Katrin pociągnęła mnie za sobą, a moi bracia zabrali kaliksa, żeby pokazać mu, jak się tańczy. Widziałam nawet, jak moi kuzyni próbują namówić do tańca bardzo poważnego brata kaliksa. Kamienna podłoga drżała pod naszymi stopami. Patrzyłam, jak mój ojciec i matka tańczą blisko siebie, i moje serce puchło z radości. Miałam męża, moi ludzie byli bezpieczni. A niedługo mój mąż będzie spoglądał na mnie tak, jak mój ojciec na moją matkę. Będziemy bezpieczni, a ja będę kochana.